Niedawno obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uroczystość ta jest obchodzona na całym świecie od 1985 roku. Ma ona na celu podziękowanie wolontariuszom za ich pracę, zaangażowanie, jakie wnoszą, aby pomagać potrzebującym. Dzisiaj w Centrum Organizacji Pozarządowych Wspólny Dom zorganizowano uroczystość, aby podziękować wolontariuszom wspierającym naszą lokalną społeczność. W Kutnie mamy bardzo dużo wolontariuszy. Są oni zrzeszeni w szkolnych klubach wolontariusza, ale także większość kutnowskich stowarzyszeń, właściwie wszystkie, pracują na zasadach wolontariatu. Także bardzo dużo osób skupia właśnie kutnowskie organizacje pozarządowe. Każdy, kto chce zostać wolontariuszem, może zgłosić się do lokalnego centrum wolontariatu. Osoba taka kierowana jest później do różnych placówek, instytucji. W przypadku młodzieży czasem wystarczy zapytać w swojej szkole o klub wolontariusza. Jednym z takich klubów jest Klub Wolontariusza Dobre Anioły, który mieści się przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kutnie. Wolontariusze ci pomagają przy wielu akcjach. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, właśnie paczki dla domu dziecka, także pomoc z pracami domowymi też była dla tych dzieci, jakieś też bawienie się po prostu z nimi, to też jakby było w tym klubie zawarte. No i od kilku lat taka ta szlachetna paczka, która jest w naszej szkole, tak prężnie dosyć działa i też w ramach tego właśnie klubu. W trakcie spotkania prezentacje swoje przedstawiały różne stowarzyszenia działające w Kutnie. Były to zarówno Kutnowski Klub Amazonek czy Polski Związek Głuchych w Kutnie. Na uroczystości można było także posłuchać o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który sam też prężnie włącza się do pomocy przy różnego rodzaju zbiórkach, ale swoją działalnością przede wszystkim pomaga ludziom starszym. Na potrzeby tej grupy społecznej zwróciły także uwagę władze miasta. Taką grupą za chwilę będą szeroko rozumiani seniorzy, bo to jest nie tylko kwestia trudnej ich sytuacji materialnej, choć może to nie jest najpoważniejszy problem, bo najpoważniejszym problemem jest często niepełnosprawność, niedołężność, i w związku z tym myślimy o tym, aby w najbliższym czasie złożyć także wniosek o stworzenie środowiskowego takiego domu seniora, gdzie będziemy udzielali wsparcia seniorom, tym osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o stan zdrowia. Dom taki miałby powstać niedaleko kompleksu Wspólny Dom. Budowa taka jest przewidziana w ramach większego programu rozbudowy bazy pomocy społecznej w Kutnie. Pamiętajmy, że pomoc instytucjonalna jest bardzo ważna, ale nieoceniona jest pomoc drugiego człowieka. Właśnie jego chęć, zaangażowanie, a przede wszystkim empatia dają siłę drugiemu człowiekowi do zmian. Dlatego dzisiaj na spotkaniu nie zapomniano o nagrodzeniu wolontariuszy pamiątkowymi podziękowaniami i drobnymi upominkami.